Doczekaliście się, powrót największego zbrodniarza wojennego w Fortnite. Mloch powrócił. Dlaczego Mloch? Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś miałem na kanale serię, gdzie sprawdzałem, czy ludzie skamują. No i nazywałem się tam, po prostu witałem się jako Mloch. I dlatego też jest Mloch. Jakby ktoś nie wiedział, Mloch to Holm od tyłu. No. Jeżeli cieszycie się z powrotu zbrodniarza, to pamiętajcie, aby zostawić łapeczkę w górę i w tym odcinku przekonamy się o kolejnej osobie, czy będzie skamować. Pamiętajcie również, że jeżeli chcecie ze mną zagrać 1v1 o prezent, czy też w innej serii, koniecznie w tym momencie zasubskrybujcie kanał, jeśli nadal tego nie robicie, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem oraz napiszcie swój nick w komentarzu. No jakby tego było mało, oczywiście do jej kodu Holm wesprzyj twórcę nie może zabraknąć. Pamiętajcie, jest to naprawdę sprawdzane, więc proszę nie oszukiwać i iść sobie raz, dwa go wpisać, ponieważ bardzo fajny kodzik, polecam serdecznie. Na jednym z Discordów znalazłem osobę chętną do trade'a i powiem wam szczerze, że zaliczyłem małą wtopę, przyznam się, ponieważ jestem na swoim głównym koncie i mam naprawdę szczerą nadzieję, że ten koleś mnie po prostu nie rozpozna. Jak na razie nie było żadnych pytań, czy to ja i tak dalej, więc możliwe, że mnie nie zna i na to w sumie liczę. Zresztą to jest ratowanie świata, w ratowaniu chyba, no... mało kto mnie będzie znał, prawda? Jeszcze żeby nie było, będę walił mu ściemę przy zmienionym głosie oczywiście, że po prostu podszywam się pod Holma, troluję ludzi na live'ach i tak dalej, mam nadzieję, że uwierzy. Chyba King of Darkness. Chcesz się tradować, prawda? No tak. Dobra. Którego trade rooma byś chciał wybrać? Ponieważ mam dwa. Żeby nie było. O, zobacz, tam ceglany jest jeden, a tu jest drugi. Którego byś wybrał? Od ciebie zależy. Metalowy będzie lepszy. Metalowy lepszy, dobra, nie ma problemu. Po prostu, żeby tutaj wszystko było bezpiecznie i tak dalej, wiesz o co chodzi, nie? Dobra, to zapraszam cię tutaj do środeczka. I poczekaj, zedytuję. Przejdź sobie na drugą stronę. Chyba, nie, na której stronie wolisz być? Mogę być na tej. Dobra, spoko, elegancko. Zrobimy okienko. I słuchaj, co masz do zaoferowania? Co byś chciał się wymienić? Jakie masz bronie dobre, powiedz mi? Oczywiście interesuje mnie tam mniej więcej 106, jakbyś miał ewentualnie 82, 130, wiesz co chodzi. No tak, rozumiem. Dobra, i co to jest? To jest taki upiór i szatownica. Dobra, ile to ma punktów? 130. 130 oba mają, tak? Dokładnie. Dobra, a jaki poziom zniszczenia? To są nowe czy używane? Nowe, nowe. O kurde, dobra stary, co tam jest? Upiór i szatownica, tak? Tak. O kurde, dobra, co byś chciał za to? Masz jakąś broń, którą byś chciał celowo? Może ja ci powiem, co mam po prostu. Słuchaj, mam w ekipunku tak. Mam LKM-a 130, mam Nocturno 130, Grabarza 106, LKM-a 106, mam Łuk 106, Nocturno 106 i inne takie jakieś rzeczy. Masz być Nocturno i Grabarz. Nocturno i Grabarz, tak? 106? Tak, tak. Dobra. To słuchaj, ja wyrzucam tutaj Nocturno i Grabarza. Gdzie? Czekaj, okej, okay, jest Nocturno. Wyrzuciłem, no i co? I wymieniamy się? No tak, tak. Słuchajcie, jestem pewien, że on nie wyrzucił dobrych broni. Jakby ja to nagrywam, więc jeżeli wyrzucił dobre bronie, to mu je po prostu oddam. Jakby te, co ja wyrzuciłem, jeżeli wyrzucił fejki, to no niestety skamer, ale po to jest ta seria, żeby sprawdzić, czy skamują. A gotowy, żeby nie było? Tak, tak, tak. Dobra, to 3, 2, 1... Go! No i cyk. No k***a mać, skamowałeś ty k***a. Czekaj. O, to niezłe 130, masz niezłe 130. 34 i 34. Stary, żartujesz sobie ze mnie, naprawdę? Czemu wrzuciłeś bronię z 34? Bo myślałem się oszukać. Czy chciałeś mnie skamować? No w skrócie tak, ale nie uda mi się i k***ci w dupę. Stary, co ty masz w głowie, powiedz mi? Oskamowałeś mnie i jeszcze mnie wyzywasz. Ty mnie skamowałeś. Ja ciebie oskamowałem, tak? To ja wyrzuciłem bronię 134, znaczy się. Tak? Ale co, zedytowałeś mi podłogę? Zedytowałem ci podłogę, żeby sprawdzić, czy wyrzuciłeś dobre bronię, ponieważ ja wyrzuciłem 130. Tak to byś mnie ukradł. Czaisz, o co chodzi? A wiesz, co ja zrobię? Ja ci oddam tę bronię, dobra? Dobra. To trzymaj. Masz tutaj dwie swoje 3-4, na które mnie oskamowałeś. I zrobimy inaczej. Pójdziemy do drugiego. Chcesz się jeszcze stradować? Teraz tylko tym razem normalnie, proszę cię, normalnie, okej? Okej. Dobra, to chodź do drugiego. Ja naprawdę wziąłem 130, przygotowałem, z nadzieją, żeby po prostu ludzi nie skamować i tak dalej. Ale patrzcie, tu się nie da, no przecież ten chłop, jestem pewien, że drugi raz mnie oskamuje. Którą stronę wybierasz? Mogę tą. Dobra. To wskakuj. To jest ogólnie trade 1 na 1, więc tutaj mam nadzieję, że mnie nie będziesz skamował. Dobra, to powiedz mi, co masz tam do zaoferowania w ogóle tym razem? No, mam Dragona, mam Monsuna i mam super szatkownica. Co on gada w ogóle, chłop? To jest ta sama szatkownica, co była przed chwilą, jestem pewien po prostu, że to jest ta sama szatkownica.
dobra, całkiem spoko itemy. To słuchajcie, ja mu dam w takim razie... Czemu masz Nikhelm? Czemu co mam? Czemu masz Nikhelm? O nie! Wiesz co, ja chodzę po prostu i jak słyszysz pewnie, że mam głos zmieniony, nie? Ja chodzę po prostu po ludziach i troluję, że jestem Holmem, ale nie jestem Holmem. Aha, bo tak do bezpieczeństwa, bo ma... miał chyba tam skamowanie świata czy coś takiego. O kurde. Tak tylko dlatego... Nie, Holm nie gra w ratowanie w ogóle nawet. Aha, okej. Okay. Dlatego ja po prostu tutaj gram i ludzie myślą, że to on, wiesz co chodzi. Ale on nie gra w ratowanie, on nie ma ratowania nawet, chyba od tego zacznijmy. Okej, okay, okej. Okay. Ja pierdzielę. Dobra, słuchaj, to ja ci rzucę może to samo co przed chwilą, co ty na to? Czyli Nocturno 106 i Grabarza 106, okej? Okay? Dobra, dobra. Dobra. To mam nadzieję, stary, że jesteś naprawdę teraz uczciwy. No i co? I chyba zaraz możemy otwierać. Tylko poczekaj, poczekaj jeszcze chwilę, bo mama mnie woła. Słuchajcie, ja na pewno się wrócę po tej temy, bo jestem pewien, że on znowu po prostu chce mnie oszukać. Więc ja po tej temy wracam i biorę również niego. A jestem gotowy? Tak. Okej, okay, to 3, 2, 1, go! Dobra, mam swoje i cyk, 34! No skamowałeś mnie! Stary, znowu rzuciłeś 34, no co ty robisz? Mój tata pracuje w Epic Games i zadzwoń na policję oraz wezmę cię do sądu, pozwę cię. Mój stary jest papieżem i co? Jak nieprawda, czemu nieprawda? To nie żyje. Polski. No jak nie żyje, jak żyje? Z Argentyny. No tak, ale to nadal papież, stary, co ty masz, ile masz lat w ogóle, powiedz mi? Czemu skamujesz ludzi? Lubię. Ha, dobra. Ale dobra, ja ci powiem tak, mimo że oszukałeś mnie, dałeś 34, to tych broni, słuchaj, nie odzyskasz tym razem. Bo dwa razy... Ej! Dwa razy próbowałem... No co ej? Dwa razy próbowałem się z tobą wymienić, stary, i dwa razy mnie oszukałeś. Tak samo. Ja cię tak samo oszukałem, tak? Kiedy oszustwem jest to, że chcę sprawdzić, czy dałeś dobre bronie, w momencie, gdy ja wrzucam ci 106, 130 i normalne bronie, a ty mnie oszukujesz cały czas. No dud. Dobra, słuchaj, dam ci szansę, stój tam, gdzie stoisz. Stój tam, ja ci wyrzucę bronię, masz, nawet 130 ci wyrzucę, masz, chodź sobie weź je po prostu, chodź weź je. One są twoje w tym momencie, możesz sobie je wziąć, ile tylko chcesz. O, żartowałem. Co ty powiedziałeś do mnie? Nie, no. Już wiem czemu kochałem nagrywać takie odcinki. Słuchaj, mogę dać ci ostatnią szansę, dosłownie ostatnią szansę i nawet nie będziemy wchodzić do żadnych wymieniarek ani nic, bo jesteś z kamery i to jest prawda po prostu. Możemy wymienić się na otwartym polu, co ty na to? No dobra. Ostatnia szansa, jeżeli w tym momencie oszukasz, to naprawdę nie oddam ci żadnych tych itemów. Okay. Dobra? To teraz naprawdę dobrze się wymieni. Ja ci rzucam, inaczej, ja ci rzucam po prostu jednego grabarza 106. Co ty na to? No dobra. I co możesz za niego zaoferować? Więcej ci nie dam, bo jesteś w stanie mnie oszukać po prostu. No to... No wyrzucaj, co tam możesz zaoferować. I... Orzeł bieli. No to co, biegniemy? Okay. Dawaj, czekam. 3, 2... Jezu, jaki on jest... Jaki on jest naprawdę, ja nie wiem, czat. Ja nie wiem, co on rzucił tym razem. Znowu rzucił jakieś gówno, no. 8-2 zniszczone ten. Kompletnie. Czaty, on rzucił 34 upiór. Oraz 82 orzeł bielik, który jest kompletnie zniszczony. Ale to znowu rzuciłeś kompletnie zniszczone bronie. No, były dobre. Aha, czyli jak u ciebie były, to były dobre, tak? Ja je zniszczyłem. No. Ja, ty zniszczyłeś? Ja zniszczyłem, tak? Powiedz mi, ty się dobrze czujesz? Tak. Trochę ci ten zaban chyba zagrzało. W tym kasku, wydaje mi się, wiesz? A i swoją drogą King of Darkness się pisze, nie Darkness. Tak chciałem ci tylko powiedzieć, że w twoim niku jest błąd. No, nie. Za mądry ty chyba nie jesteś ogólnie z tego co widzę, ale słuchaj, oddam ci te itemy, okej? Okay? Oddam ci itemy, ale obiecaj, że nie będzie skamował, dobra? Dobra, obiecuję. Na pewno? Tak. Dobra, to może jeszcze jedna wymiana. To w takim razie, jak już obiecałeś, to jeszcze jedna wymiana. Dobra, słuchaj, to ja ci rzucam wszystkie bronie, które ty mi dałeś, żeby nie było. Proszę bardzo, lecą wszystkie bronie, które mam od ciebie. No i teraz fair wymiana. Co mi możesz za to zaoferować? Grabarza i... Stalnika. Dobra, ile one mają mocy? 160 i 34. Dobra, 160 i 34... 160?! Tak. Nie ma 160 w grze! Ale nie ma 160 w grze! On już sam się gubi, widzicie, on się sam przed chwilą zaśmiał. Żartowałem, miałem na myśli 130.
A, dobra, okej. Okay. Taki żartowni z ciebie. No dobra, no to 3, 2, 1, ruszamy. Bez gadania. Podejdź pierwszy. Zostawiam ci te itemy, żeby nie było. Poszedł bezpiecznie. 34 i 34. Stary, co przed chwilą obiecałeś? No, że nie będę skamował. I co właśnie zrobiłeś? No, skamowałem, żeby odzyskać swoje itemy. Jesteś dzbanem, wiesz o tym? Wiem. Mów to sobie. Tak tego i tak zostać oskamowany, dzieciaku. I tak pójdziesz do więzienia za tamte. Za co pójdę do więzienia i jak zostałem skamowany? Stary, to ty jesteś dwie bronie na minus. Ja żadnej broni nie straciłem, to ty straciłeś dwie bronie w tym momencie, mimo że te ci oddałem. Plus, pójdę do więzienia, mówisz, tak? No. Okej, okay, spoko. Dobra, jak chcesz, stary. Dobra, słuchaj. Nie chcę mi się z tobą gadać, naprawdę. Jakby wyglądasz na dzbana i chyba nim jesteś nawet, także do widzenia. No, żegnaj. On mnie jeszcze wyzwał na koniec. Słuchajcie, widzicie, nie trejdujcie się w ratowaniu świata, ponieważ traficie na jakiegoś, no, typowego dzieciaka, który będzie chciał was okraść, wsadzić do więzienia, zadzwonić na policję i ogólnie będzie cyrk. Jeżeli chcecie więcej odcinków z ratowania świata, raczej skamowania świata, bo inaczej tego nie nazwę, to oczywiście dajcie znać w komentarzu, zostawcie łapę w górę oraz suba. No i to tyle, widzimy się w kolejnych materiałach, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.